Cześć, tu Marta. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o klasykach, które chciałabym przeczytać jeszcze raz. Ogólnie mój pomysł na ten film wziął się stąd, że widzę, że ostatnio klasyka wraca gdzieś tam do takiej świadomości wielu osób na Bookstagramie, na YouTubie. Wiele osób czyta tą klasykę, wiele osób do niej wraca. I ja mam z tym taki osobisty problem, że ja te książki już czytałam zwykle wiele lat temu i trochę mi szkoda, że nie mam już takich świeżych odczuć, że do końca nie pamiętam, co tam się działo i chciałabym do pewnych książek wrócić. I właśnie o tych książkach, o tych klasykach, bo właśnie o klasykach będziemy tutaj mówić, które kiedyś czytałam, a których może już do końca nie pamiętam, albo które tak bardzo mi się podobały, że chętnie przeżyłabym tę przygodę jeszcze raz. Właśnie o takich klasykach będziemy dzisiaj mówić. I zacznę tutaj w ogóle od razu z grubej rury, bo od takich dwóch moich totalnie ulubionych klasyków, to są jedne z moich ulubionych książek wszechczasów. Kiedyś, kiedy nagram taki film właśnie z moimi ulubieńcami, to te książki na 100% się tam znajdą. I jedną z takich książek jest książka Jane Eyre Charlotte Bronte. To jest książka, którą ja czytałam jakoś będąc na początku studiów, czyli myślę, że około 5-6 lat temu, tak bym obstawiała, albo może nawet i więcej. No i bardzo mi się ta książka wtedy podobała, byłam nią wręcz zachwycona. To jest rzeczywiście jeden z takich klasyków, które ja kocham. Ja w ogóle zawsze byłam w tym, jeżeli można tak powiedzieć, teamie Sióstr Bronte, to znaczy wolę zdecydowanie książki Sióstr Bronte, a czytałam wszystkie, niż książki Jane Austen, które czytałam jedną w całości, czyli Rozważną i Romantyczną, a przez drugą, którą próbowałam przeczytać, czyli Dumę i Uprzedzenie, nie przebrnęłam. Tak więc zdecydowanie wolę w tej takiej bitwie, bo często się te autorki gdzieś tam ze sobą zestawia, wolę właśnie Charlotte Bronte, czy w ogóle Siostry Bronte, i Jane Eyre to jest moja ulubiona książka właśnie tych sióstr i bardzo chętnie do tej książki wrócę, szczególnie, że wychodzi teraz mnóstwo pięknych wydań i wznowień tej książki i nawet jedno sobie kupiłam, ale jeszcze do mnie nie przyszło i przyjdzie dopiero pod koniec marca, ponieważ jest to właśnie wydanie ze świata książki, co do którego wyczerpał się nakład i po prostu czekamy na dodruk, ale już zamówiłam, także na pewno pod koniec marca do mnie przyjdzie i być może właśnie w tym nowym wydaniu sobie tę książkę odświeżę. Jest to oczywiście historia tytułowej Jane Eyre, młodziutkiej guwernantki, to znaczy w ogóle tutaj akcja rozpoczyna się, kiedy ona jest małym dzieckiem, sierotą, wychowywaną przez swoją ciotkę i ta ciotka bardzo źle ją traktuje, wysyła ją do takich szkół z internatem, w których no nie dzieje się za dobrze, a ostatecznie, kiedy Jane Eyre dorasta, zostaje guwernantką w domu pana Rochestera. Jest to, uważam, taka książka bardzo progresywna, jeżeli chodzi o czasy, w których została napisana, bo trzeba pamiętać, że Siostry Bronte to jest wiktoriańska Anglia, więc takie czasy bardzo pruderyjne. A jednak tutaj mamy takie gdzieś zalążki emancypacji kobiet, także to mi się w tej książce bardzo spodobało. Głównie myślę, że z tego powodu, że właśnie Jane Eyre jest taką bohaterką dosyć progresywną jak na swoje czasy. Myślę, że dlatego ta książka tak bardzo mi się spodobała i zdecydowanie chętnie do niej kiedyś wrócę i mam nadzieję, że być może jeszcze w tym roku. No i drugim takim ulubieńcem, do którego koniecznie muszę wrócić, myślę, że to nie będzie dla Was żadne zaskoczenie, ponieważ są to Myszy i ludzie Johna Steinbecka. Ja o tej książce mówię regularnie na moim kanale, w ogóle o tym autorze. Myszy i ludzie to jest taki mój właśnie totalny ulubieniec. Ja tę książkę przeczytałam w sumie trochę z przypadku, dostałam ją od przyjaciółki na urodziny kiedyś i totalnie się zakochałam. Ja przepadłam w tej historii, w tej narracji, w tym klimacie lat 30. w Stanach Zjednoczonych. Bardzo to do mnie przemówiło. Jednocześnie to jest taka książka, jakiej ja lubię, bo nie ma dobrego, nie ma szczęśliwego zakończenia. Ja lubię książki, które nie mają happy endu i właśnie to taka książka jest. Ona w ogóle cała jest dosyć przygnębiająca. Z jakiegoś powodu bardzo lubię taki klimat w książkach, bardzo mi on odpowiada. No i właśnie to się idealnie wpisuje w mój gust. Tak jak wspomniałam, tutaj mamy historię Stanów Zjednoczonych, lata 30., a więc ten wielki kryzys gospodarczy i historię dwójki przyjaciół, którzy właśnie przez te Stany podróżują w poszukiwaniu takiego swojego miejsca, gdzie mogliby się osiedlić i założyć taką swoją utopijną farmę królików. Właśnie o tym oni marzą, to jest taki ich główny cel i do tego próbują w tej książce dążyć. No jest to wybitna książka jak dla mnie, ja ją uwielbiam, ale już nie będę się też nad nią rozwodzić, ponieważ tyle razy pojawiała się na moim kanale i tyle razy o niej mówiłam przy różnych okazjach, że myślę, że jeżeli oglądacie mnie nie od dziś, to doskonale wiecie, jakie uczucia żywię do tej książki właśnie. Kolejnym takim bardzo znanym klasykiem, który ja znowu czytałam już parę dobrych lat temu i który nawet nie tyle, że nie za bardzo pamiętam, co po prostu czytałam go w trochę innym wydaniu, jest książka Portret Doriana Graya Oscara Wilda. Jeżeli chodzi o wydanie tej książki, to mamy tutaj dwa dostępne wydania. Jedno, to, które ja czytałam, to było wydanie Zysku i Spółka. Mam je gdzieś na półce, ale akurat go nie zdjęłam do tego filmu. To jest takie tak zwane, to jest po prostu pierwsze pełne wydanie, nieocenzurowane, ponieważ kiedy Oscar Wilde pisał swoją książkę, ona w ogóle była wydawana w gazecie w częściach, z tego co kojarzę, to wydawcy stwierdzili, że ona jest zbyt kontrowersyjna i że autor musi coś tam zmienić. I właśnie większość polskich wydań, w tym to właśnie, to są te wydania już zmienione, ocenzurowane, a to wydanie Zysku, które czytałam jako pierwsze, to jest to pierwsze nieocenzurowane wydanie. Z tym, że to wydanie nieocenzurowane jest krótsze, ponieważ zawiera chyba 13 rozdziałów, natomiast to wydanie drugie zawiera więcej rozdziałów, ponieważ autor dopisał te rozdziały w trakcie i tutaj jest chyba 20 albo nawet 22 rozdziały. I po prostu w związku z tym, że czytałam tamtą książkę w tym innym wydaniu, to chciałabym ją przeczytać jeszcze raz w tym wydaniu ocenzurowanym i porównać sobie te fragmenty, które zostały wycięte, zobaczyć jak to wygląda w obu tych wersjach. No a poza tym to też jest po prostu bardzo dobry klasyk, do którego chciałabym wrócić. Jest to historia młodego, bardzo przystojnego mężczyzny, Doriana Graya, który jest takim narcyzem zakochanym w sobie i od swojego przyjaciela dostaje obraz, który przedstawia jego portret. No ale ten obraz jest o tyle magiczny, że wraz z tym jak zmienia się główny bohater, zmienia się też ten obraz i jest takim trochę odbiciem tego, co dzieje się w życiu Doriana Graya. Także jest to bardzo ciekawa koncepcja i naprawdę z tego co pamiętam, to ta książka również bardzo mi się podobała. To zresztą też jest jedna z moich takich ulubionych książek, znaczy była, kiedy ją czytałam, nie wiem czy tak będzie dalej, ale pamiętam, że bardzo podobał mi się tutaj język. Wiem, że właśnie Oscar Wilde pisze takim dość współczesnym, mimo tego, że ta książka została wydana po raz pierwszy, no jakoś pod koniec XIX wieku. Nie wiem dokładnie, nie pamiętam dokładnie kiedy, natomiast no, nie są to zbyt współczesne czasy, a jednak ten język jest taki, że czyta się tę książkę trochę jakby była napisana współcześnie. I jednocześnie jest bardzo ładny. Ja bardzo lubię ładny język w książkach i tutaj właśnie to dostałam. Tu po prostu na każdej stronie można sobie zaznaczyć jakiś cytat, bo te zdania są w taki sposób budowane. No i właśnie z tych różnych względów bardzo chętnie do tej książki ponownie wrócę. Rok 1984 Orwella myślę, że nie wymaga tutaj zbędnego komentarza. Jest to taki absolutny must read, myślę, że każdej osoby, nawet nie tylko takiej, która lubi czytać, ale w ogóle każdej osoby, która chce być świadoma pewnych takich mechanizmów rządzących światem, ponieważ mimo że ta książka została wydana w latach 40. ubiegłego wieku, to ona w ogóle nie straciła na aktualności, wręcz wydaje mi się, że ona z roku na rok jest coraz bardziej aktualna, ponieważ mamy tutaj taką dystopijną wizję życia w państwie Wielkiego Brata, który obserwuje każdy nasz ruch, który steruje całym naszym życiem. Jest to bardzo polityczna książka, ponieważ Orwell w ogóle pisał dużo o totalitaryzmie i ja zawsze byłam fanką Folwarku Zwierzęcego, jeżeli chodzi o tego pisarza. Rok 1984 podobał mi się, jakby doceniłam bardzo koncepcję, bo ta koncepcja jest naprawdę rewelacyjna i to jest w ogóle mistrzostwo świata. Natomiast nie do końca przekonał mnie język pisania tej książki, ale właśnie wydaje mi się, że być może byłam na tę książkę za młoda, bo tutaj znowu czytałam ją jakoś może kiedy miałam 19-20 lat i wydaje mi się, że nie do końca doceniłam ją tak jak powinnam. A teraz w obliczu tego, co dzieje się w Polsce, ale i na świecie, myślę, że ona jeszcze bardziej staje się taka prawdziwa i taka jeszcze bardziej przerażająca i myślę, że byłabym w stanie docenić ją teraz bardziej, dlatego właśnie chciałabym ją przeczytać ponownie. No zresztą teraz się o tej książce tyle mówi, wyszło też wznowienie, że po prostu wydaje mi się, że to jest teraz taka książka, którą warto znać i warto zobaczyć tę wizję przyszłości, którą nakreślił Orwell, która tak naprawdę się dzieje, bo to, co jest opisane w tej książce, tak naprawdę się dzieje od wielu lat. I to jest takie naprawdę niesamowite, ale również bardzo przerażające. Upiór opery w tym przepięknym wydaniu Vespera. Upiór opery to jest w ogóle mój ukochany musical. Ja obejrzałam ten musical gdzieś chyba w 2013 roku po raz pierwszy. Była to wersja ze Sierrą Boggess i Raminem Karimlu w rolach głównych i razem z moją przyjaciółką po prostu przepadłyśmy w tym musicalu, gadałyśmy o nim, no myślę, że miesiącami chyba miałyśmy taką totalną fazę i oglądałyśmy go tyle razy. Zresztą do tej pory oglądamy i nawet często właśnie się umawiamy, żeby kiedyś po prostu sobie siąść i obejrzeć jeszcze raz. Obie mamy tę wersję musicalu na płytach. I właśnie wtedy na fali takiej miłości do tej historii właściwie przeczytałam książkę. Z tym, że ta książka była w takim bardzo, bardzo starym, rozpadającym się wydaniu, które dorwałam gdzieś tam w bibliotece. To tłumaczenie też już było takie przestarzałe, tak bardzo ciężko się to czytało, ten język był taki dosyć archaiczny. No i właśnie tak nie do końca pamiętam tą książkę. Wiem, że ona się dosyć mocno różniła od tej wersji musicalowej, ale szczerze mówiąc, jakby teraz ktoś mnie zapytał, to nie potrafiłabym tych różnic wskazać. A ponieważ tę historię kocham, no to bardzo chętnie sobie ją odświeżę. W dodatku to wydanie jest cudowne. Jest również opatrzone takimi bardzo bogatymi przypisami, które tutaj tłumaczą, nie wiem, czy okoliczności powstania tej książki, czy jak dokładnie to wygląda, ale kurczę, szukam i akurat nie mogę jak na złość znaleźć. Ale są tutaj takie przypisy, które zajmują dosłownie pół strony, więc no choćby też z tego względu, żeby też po prostu, o proszę bardzo, tutaj jest na przykład taka strona, gdzie mamy przypis na tyle. To nie wiem jak to widać w kamerze, ale tyle zajmuje przypis na stronie. Więc myślę, że to również może być takie ciekawe spojrzenie na tę historię z szerszej perspektywy i w jakimś kontekście, a nie tylko jako samej historii. I kolejny klasyk, który totalnie muszę sobie odświeżyć, bo również byłam nim zachwycona, bardzo mi się podobał, to Lot nad kukułczym gniazdem i też chyba gdzieś mi mignęło, że wychodzi wznowienie tej książki. Ja mam jeszcze to stare wydanie, to jest w ogóle okładka filmowa, filmu nigdy nie oglądałam, a bardzo chciałabym obejrzeć. To jest historia niesamowicie ciekawa, ponieważ mamy tutaj akcję rozgrywającą się w szpitalu psychiatrycznym i głównego bohatera, który trafia tam tylko dlatego, że on udaje, że jest psychicznie chory, udaje, tutaj jest napisane wariata, po to, żeby uniknąć wyroku. On jest chyba mordercą, tak mi się wydaje, że on kogoś zabił. W ogóle w opisie jest przedstawiony w ten sposób. McMurphy, szuler, dziwkarz i zabijaka udaje wariata, żeby wykpić się od odsiadywania wyroku. No i właśnie o tym jest ta książka, o tym, jak on trafia do tego zakładu psychiatrycznego, do tego szpitala. I on, przebywając w tym szpitalu, próbuje w ogóle zbuntować przeciwko personelowi wszystkich pacjentów. W ogóle cały ten pobyt wydaje mi się takim strasznie śmiesznym żartem, jakąś taką kpiną w ogóle z całego systemu, że on się wykpił właśnie od tego wyroku więziennego na rzecz trafienia do takiego zakładu psychiatrycznego. No, pamiętam, że ta książka również zrobiła na mnie ogromne wrażenie, ale też jej za dobrze nie pamiętam, bo znowu czytałam ją bardzo dawno temu i po prostu jest to coś, co muszę sobie odświeżyć. Nie wiem, czy może w formie filmu w sumie, bo nigdy nie oglądałam filmu, a skoro główną rolę gra Jack Nicholson, który zagrał świetnego wariata również w Lśnieniu, to myślę, że i tutaj na pewno dał radę, także bardzo chętnie zobaczę też po prostu tę historię w wersji filmowej. A Wy, jeżeli jeszcze nie czytaliście Lotu nad kukułczym gniazdem, to bardzo gorąco Wam polecam, bo mało się o tej książce mówi, ja o niej w ogóle nie słyszę gdzieś tam w przestrzeni internetowej, a już szczególnie w tej naszej booktube'owej bańce, a naprawdę jest warta przeczytania, naprawdę jest to niesamowita historia. Mam tutaj jeszcze Nieznośną lekkość bytu Milana Kundery. To jest też książka, która ostatnimi czasy stała się bardzo popularna na Bookstagramie, widzę ją niemalże wszędzie. Dużo osób właśnie teraz po nią sięga, ja znowu czytałam ją kilka lat temu, wydaje mi się, że około 3 czy 4 lat temu i chyba nie do końca się na niej skupiłam, chyba nie oddałam jej na tyle uwagi, ile powinnam, ile bym chciała. A wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawa historia, ponieważ mamy tutaj taki dosyć silny wątek romantyczny, ale tak naprawdę to, co jest ważne, to to, co dzieje się w tle tej historii, ponieważ mamy tutaj Pragę pod koniec lat 60. Więc mamy tutaj taki socjalizm z trochę innej perspektywy niż tę, którą my znamy. Ale ten wątek romantyczny, z tego co pamiętam, też był dosyć ciekawy. On był taki bardzo subtelny, taki trochę filozoficzny. Także bardzo chętnie przeczytałabym tę książkę jeszcze raz, żeby wyciągnąć z niej może to, czego wtedy mi się nie udało i żeby się nią zachwycić, tak jak się teraz wszyscy nią zachwycają. Bo ja szczerze mówiąc nie pamiętam, żebym się tą książką aż tak bardzo zachwyciła. Raczej to była taka dla mnie książka, która była w porządku, ale nie zrobiła na mnie wielkiego wrażenia. No i myślę, że ponowna lektura być może by to mogła zmienić. I dwie ostatnie książki, o których chciałabym wspomnieć, to są książki, których nie mam na swojej półce, ze względu na to, że czytałam je, uwaga, w gimnazjum, czyli około 15 lat temu mniej więcej. I to było zdecydowanie za wcześnie na te książki, ja w ogóle nie powinnam ich wtedy czytać. Nie zdawałam sobie z tego sprawy, sięgając po nie. W ogóle mi się wydawało w tamtych latach, że ja jestem taka strasznie dojrzała jak na swój wiek, więc sięgałam po takie książki. A mówię tutaj o pierwszej z tych książek, czyli o Lolicie Nabokowa. To myślę, że znana wszystkim historia pedofila tak naprawdę, więc jest to bardzo kontrowersyjna rzecz. Ale w zeszłym roku bardzo popularna była książka Moja Mroczna Vanessa. Na pewno o niej słyszeliście, bo ona trafiła do wielu topek najlepszych książek, w tym do mojej właśnie. Jest to historia bardzo silnie inspirowana właśnie Nabokowem, nie tylko Lolitą, chociaż to przede wszystkim, ale w ogóle całą twórczością Nabokowa. I ja sobie uświadomiłam, że tak naprawdę z Lolity właśnie niewiele pamiętam, poza tym, o czym ta książka była, ale żadnych szczegółów nie pamiętam. Pomijam już właśnie to, że byłam zdecydowanie za młoda na tę książkę, kiedy po nią sięgałam, w ogóle nie rozumiałam tych problemów, nie rozumiałam, o czym to dokładnie jest. Tak więc zdecydowanie jest to książka, do której nie dorosłam i nie dojrzałam. Teraz, kiedy mam te 27 lat, to myślę, że zdecydowanie inaczej bym tę książkę odebrała i po prostu też na fali trochę tej historii z Mojej Mrocznej Vanessy chciałabym zobaczyć ten pierwowzór tak naprawdę i jakoś się do tego odnieść i przypomnieć sobie tę historię. Także to jest taki klasyk, który na pewno chcę przeczytać ponownie. Druga taka książka to również Relikt z gimnazjum i również książka, którą przeczytałam zdecydowanie za wcześnie w swoim życiu, a mimo to pamiętam, że bardzo mi się podobała, chociaż jestem w 100% pewna, że 3/4 z tej książki w ogóle nie zrozumiałam. I jest to książka Mistrz i Małgorzata Bułhakowa. Mam po niej bardzo dobre wspomnienia, bardzo mi się podobała, ale sami rozumiecie, że zdecydowanie nie był to czas na tę lekturę. I bardzo chciałabym to przeczytać ponownie, żeby tak już takim dorosłym okiem, dojrzałym okiem, dojrzalszym niż wtedy na pewno, spojrzeć na tę historię i po prostu ją zapamiętać, bo też nie oszukujmy się, że kiedy czytałam tę książkę mając 12 czy 13 lat, no to po prostu teraz już jej nie pamiętam, więc chciałabym do niej wrócić i sobie odświeżyć i móc powiedzieć tak z czystym sumieniem, że jest to rzeczywiście bardzo dobra książka i być może, pewnie tak zgaduję, że będzie to jedna również z moich ulubionych książek, kiedy do niej wrócę. To były wszystkie klasyki, o których chciałam Wam opowiedzieć. Oczywiście mogłabym tutaj wymienić każdy klasyk, jaki w życiu przeczytałam, bo tak naprawdę myślę, że każdy warto przeczytać gdzieś tam za jakiś czas ponownie i wynieść z niego coś innego, ale to są takie książki, które bardzo lubiłam albo które myślę, że mogłabym bardzo polubić teraz, dlatego właśnie o nich wspomniałam. Niektóre z nich to są moi totalni ulubieńcy, niektóre z nich myślę, że mogłyby się takimi stać, gdybym dała im jeszcze jedną szansę, dlatego właśnie Wam je tutaj pokazałam. Koniecznie dajcie znać, czy Wy też macie takie klasyki, które czytaliście kiedyś i chcielibyście do nich wrócić. Mam nadzieję, że taki film Wam się spodobał. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie go do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!